O bohaterze dzisiejszego odcinka mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Kazimierz Wielki, bo o nim mowa, rządził naszym krajem długie 37 lat. Powiększył teren Królestwa Polskiego ponad dwukrotnie i jako jedyny polski władca ma przydomek Wielki. Sprawdźmy, czym sobie na to zasłużył. Kazimierz Wielki został koronowany na króla Polski w 1333 roku, a początki jego panowania były niezwykle trudne. Po pierwsze, odziedziczył po swoim ojcu, Władysławie Łokietku, niewielkie państwo składające się zaledwie z dwóch dzielnic, Małopolski i Wielkopolski. Po drugie, państwo krzyżackie, Brandenburgia i Czechy, a więc prawie wszyscy sąsiedzi Królestwa Polskiego, byli do naszego państwa wrogo nastawieni. Reformy w kraju musiały zaczekać. Należało jak najszybciej porozumieć się z sąsiadami. Kazimierz Wielki wybrał drogę dyplomacji, a nie wojen. Już w 1335 roku zawarł z królem Czech, Janem Luksemburskim, umowę w Wyszehradzie. Król Czech był następcą Wacława II i Wacława III, którzy w latach 1300-1306 rządzili Polską. Jan Luksemburski uważał się zatem za króla Polski oraz kontrolował Śląsk. Kazimierz Wielki zrezygnował ze Śląska, a za ogromną kwotę, ponad miliona groszy praskich, nakłonił władcę Czech do rezygnacji z tytułu króla Polski. Była to kwota jak na owe czasy astronomiczna. Można było za nią kupić na przykład kilka tysięcy koni. Sytuacja na południu została opanowana. Przyszedł czas na rozwiązanie problemu krzyżackiego. Za panowania Władysława Łokietka zakon zajął bogate tereny Pomorza Gdańskiego, Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Kazimierz również tutaj wolał rozwiązanie pokojowe i podpisał z wielkim mistrzem zakonu pokój wieczysty w Kaliszu w 1343 roku. Na jego mocy Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską. Pomorze Gdańskie trafiło do krzyżaków, ale władca Polski tytułował się panem i dziedzicem Pomorza, więc w przyszłości mógł ten teren odzyskać. Utratę Pomorza Gdańskiego i Śląska Kazimierz Wielki wyrównał na południu. W wyniku wojny z Litwą i Mongołami zdobył ogromne tereny tzw. Rusi Halickiej. To właśnie wtedy w granicach polskiego państwa znalazły się takie miasta jak Lwów, Przemyśl czy Halicz. Mało tego, przez Ruś Halicką przebiegały ważne szlaki handlowe prowadzące od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Kazimierz Wielki widział w tym możliwość osiągnięcia ogromnych zysków. Kiedy sytuacja na granicach została opanowana, Kazimierz przystąpił do wprowadzania zmian w swoim państwie. Po raz pierwszy w historii polski władca podjął się próby spisania prawa. W myśl zasady, że ten sam lud nie powinien korzystać z różnego prawa, aby nie był niczym potwór o wielu głowach, Kazimierz przygotował dokumenty, które określały sposób funkcjonowania państwa. Po drugie, Kazimierz uporządkował zasady dotyczące wydobycia soli. Zdawał sobie sprawę, że sól, nazywana w średniowieczu białym złotem, jest niezwykle cenna i przynosi ogromne zyski. Specjalny urzędnik, zwany żupnikiem, miał dbać o to, aby zyski ze sprzedaży soli trafiały bezpośrednio do skarbca królewskiego. Po trzecie, król dbał o rozwój osadnictwa. Wiedział, że im więcej mieszkańców będzie liczyło Królestwo Polskie, tym więcej do skarbca królewskiego trafi pieniędzy z podatków. W wolnych gruntach i miejscach wykarczowanych lasów powstało ponad 1000 wsi. Założono również ponad 100 miast. Ich mieszkańcy bogacili się przede wszystkim na handlu, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, Królestwo Polskie leżało na wielu szlakach handlowych. Zyski z handlu czerpał również sam Kazimierz, wprowadzając na przykład myto, czyli opłatę
za korzystanie z dróg i mostów. Jak widać, do skarbca królewskiego trafiało mnóstwo pieniędzy, które na szczęście Kazimierz Wielki potrafił wykorzystać. Wzmocniono przede wszystkim system obronny kraju. Za panowania tego wielkiego władcy wzniesiono ponad 50 nowych zamków. Mało tego, wiele miast, jak chociażby Czchów, w którym właśnie się znajduje, otoczono murami obronnymi. Dlatego też Kazimierza Wielkiego w historii nazywamy również Wielkim Budowniczym. Przykładem budowli wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego są tak zwane Orle Gniazda. Było to kilkanaście zamków wzniesionych na granicy z Czechami. Ich nazwa wzięła się stąd, że budowane były w trudno dostępnych miejscach, najczęściej na wysokich skałach. W skład szlaku Orlich Gniazd wchodzą m.in. zamki Ogrodzieniec, Bobolice czy Pieskowa Skała. Kazimierz Wielki zdawał sobie sprawę, że sam nie zdoła dobrze zarządzać państwem. Potrzebował do tego urzędników, ludzi dobrze wykształconych, przede wszystkim w dziedzinie prawa. W głowie zrodziła mu się myśl założenia pierwszego na ziemiach polskich uniwersytetu. Oczywiście do tej pory w Królestwie Polskim żyli wykształceni ludzie. Jednak aby zdobyć to wykształcenie, musieli wyjeżdżać za granicę, najczęściej do Francji lub Włoch. Wiązało się to z ogromnymi kosztami. Należało opłacić studia, przejazd czy zakwaterowanie za granicą. Dlatego też w 1364 roku Kazimierz Wielki ufundował w Krakowie uczelnię, Akademię Krakowską, która dzisiaj nazywa się Uniwersytetem Jagiellońskim. Uczelnia kształciła zdolnych prawników, dyplomatów i lekarzy. Mało tego, Akademia Krakowska podniosła również pozycję państwa polskiego w Europie. Zdobycie Rusi Halickiej, budowa nowych zamków, założenie Akademii Krakowskiej. Kazimierz Wielki z roku na rok pokazywał, że Królestwo Polskie rośnie w siłę i zyskuje coraz mocniejszą pozycję na arenie międzynarodowej. Potwierdzeniem tego był Zjazd Monarchów Europejskich, który odbył się w Krakowie w 1364 roku. W 1364 roku do Polski przybyło wielu władców europejskich, jak chociażby królowie Węgier, Danii czy Cypru. Najważniejszym gościem był jednak sam cesarz, Karol IV Luksemburski. Władcy dyskutowali o działaniach, które miałyby zapewnić trwałą równowagę w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozmawiano również o rosnącym w siłę państwie tureckim, które w przyszłości mogłoby zagrozić chrześcijańskiej Europie. Kazimierz Wielki chciał pokazać gościom, że Królestwo Polskie jest państwem bogatym i potężnym. Zorganizował na przykład liczne turnieje rycerskie. Głośnym echem w Europie odbiła się szczególnie uczta zorganizowana przez mieszczanina krakowskiego Mikołaja Wierzynka. Goście zapamiętali przede wszystkim przepych i kosztowne podarki, które otrzymali. Podczas uczty na honorowym miejscu zasiadł Kazimierz Wielki, chociaż przysługiwało ono cesarzowi. Pokazywało to szacunek i uznanie dla polskiego władcy. Jak widać, Kazimierz, syn Władysława Łokietka, w pełni zasłużył sobie na przydomek Wielki. Niestety, nawet mimo tego, że był czterokrotnie żonaty, nie doczekał się męskiego potomka. Spowoduje to wielkie zmiany w państwie polskim. Ale to już temat na inny odcinek.